Andrzej Juskowiak, 1988-1992. Już kiedy zacząłem grać w Kani Gostyń, to strzelałem bramki, ale wcześniej, kiedy graliśmy na podwórku w Gostyniu na ulicy Podleśnej, no byłem jednym z najmłodszych ze wszystkich, którzy w tamtym czasie chcieli grać w piłkę w pobliskim lesie, no i stałem na bramce, jako że najmłodszy, no to musiałem stać na bramce, ale później bodajże w drugiej klasie szkoły podstawowej wygrałem piłkę na wyścig, w szkole był taki zorganizowany wyścig na wrotkach, no i wygrałem piłkę, no i wtedy jak już miałem piłkę, no to wtedy ja dobierałem, gdzie ja mogę sobie grać, no i tak się zaczęła moja przygoda z piłką i zacząłem strzelać bramki. Chwilę później na rozgrywkach międzyszkolnych wypatrzył mnie magister Jerzy Bajer, który był trenerem tramkarzy w Kani Gostyń, i to on mnie zaprosił na treningi. Musiałem najpierw wiele bramek strzelić w Kani Gostyń, oczywiście w drużynach juniorskich. Sporo też zaliczyłem dobrych spotkań i goli w Pucharze Michałowicza w międzywojewódzkiej rywalizacji. I to chyba nie umknęło uwadze skautom Lecha Poznań. Dlatego zostałem też zaproszony na taki mecz i graliśmy w Gostyniu z Lechem, co było wielkim wydarzeniem. Strzeliłem tam bramkę i grało mi się bardzo dobrze. I po tym spotkaniu tak naprawdę wszystko przybrało bardzo szybkiego tempa. Miałem wtedy też propozycję Zagłębia Lubin, ale oczywiście Lechowi się nie odmawia i było moim marzeniem, żeby zagrać w Lechu Poznań. Najwięcej problemów było z moją mamą, paradoksalnie, ponieważ mama nie za bardzo była przychylna w przeprowadzce do Poznania. Młodzieniec, który sam miał tutaj mieszkać i od czasu do czasu przyjeżdżać do domu, no to przekraczało wyobrażenia mojej mamy, ale po długich rozmowach Stefana Antkowiaka i Mirka Jankowskiego, no już trochę lat minęło, ale ci ludzie też w dalszym ciągu w piłce funkcjonują i bardzo dobrze zresztą. Oni przekonali moją mamę, że nie będzie zagrożenia, oni się tutaj mną zaopiekują, będę miał dobrych partnerów w hotelu, także to wszystko będzie dobrze skoordynowane i tą szansę należy wykorzystać. Wtedy, żeby dostać się w ogóle do Lecha Poznań, to trzeba było prezentować naprawdę spore umiejętności. Kolejna rzecz to juniorzy Lecha wtedy wygrywali Mistrzostwa Polski i w takim towarzystwie ja też się znalazłem chłopaków, którzy byli najlepszymi w Polsce, więc ta rywalizacja była olbrzymia. Oczywiście początki były bardzo trudne. Przeskok z małego miasteczka, z Gostynia do dużego Poznania, to nie było jak w tej chwili, żeby to można przez kilkadziesiąt minut i znajdujemy się w ogóle w innym świecie. Wtedy rzeczywiście to była wyprawa. Ludzie dużo mniej podróżowali, mniej się zwiedzało. Nie było takiej możliwości, żeby gdzieś często wyjeżdżać, więc te różnice były olbrzymie. Pierwsze 3-4 miesiące to właściwie co weekend jeździłem do mamy, do rodziców, bo jednak ta tęsknota była duża.
i trudno było się przystosować. Kolejna rzecz to treningi, jednak to, co się działo w Kani Gostyń, no to inaczej zupełnie wyglądało, aniżeli w Poznaniu. Intensywność, ilość tych treningów, więc to wszystko miało olbrzymi wpływ na, i na zmęczenie, i na to, jak te pierwsze miesiące przebiegały tutaj. Dużo szczęścia, że znalazłem się w odpowiednim momencie w Lechu Poznań, bo wtedy Bodek Pachelski i Jarek Araszkiewicz grali z przodu. Trochę brakowało tam im centymetrów, dlatego jeden z trenerów wpadł na pomysł, żeby jeszcze jednego dokoptować na środek boiska i żeby on wykończył wszystkie akcje, które stwarzali i Bodek i Jarek. Dlatego no, miałem idealne dla mnie zadanie. To był taki moment, kiedy ja mogłem się spełnić, bo to, co umiałem najlepiej, czyli zdobywanie bramek, wychodziło mi dobrze, a miałem ku temu sporo okazji. Zespół grał naprawdę bardzo dobrze, ofensywnie, tam się wiele działo zawsze pod bramką. Oczywiście na początku nie zawsze wszystko się wykorzystało, ale trafiłem w idealny moment w Lechu Poznań na taki, gdzie akurat takiego zawodnika z przodu brakowało, takiej charakterystyce. Wyobraźmy sobie w tej chwili, że Kownacki zostałby królem strzelców polskiej ekstraklasy. Na pewno byłby wielki boom i zainteresowanie wokół tego zawodnika. Kiedyś to troszeczkę inaczej wyglądało, nie było mediów społecznościowych, także nie groziła mi sodówka. Zresztą miałem też dobrych opiekunów w drużynie. Damian Łukasik sprawował taką ojcowską pieczę nade mną, także raczej mi nie groziło to, żeby gdzieś tam zboczył na jakieś niewłaściwe tory. Byłem dobrze prowadzony i dlatego spokojnie się przygotowywałem. Miałem propozycję już wtedy, kiedy zdobyłem tytuł króla strzelców, żeby wyjechać do Szwajcarii, ale ja nie byłem przygotowany na to. Sam zdawałem sobie sprawę, że to jeszcze nie jest ten moment, że najpierw reprezentacja młodzieżowa, to wtedy będę lepiej przygotowany do tego, żeby zaistnieć. To niesamowity mecz, bo właściwie co sytuacja, to udało mi się bramkę strzelić i porównania może do wyczynu Roberta Lewandowskiego z ostatnich tygodni, kiedy strzelił 5 bramek w Bundeslidze, są przesadzone, ale dla mnie to było coś niesamowitego, bo jednak dużo więcej sytuacji w tym meczu nie miałem. Właściwie cokolwiek dotknąłem, cokolwiek się stało w polu karnym, no to zawsze tam ja byłem i na końcu ja się cieszyłem ze zdobycia bramek. Oczywiście wielka w tym zasługa moich kolegów, którzy doskonale mi wtedy dogrywali i ja byłem tylko w polu karnym egzekutorem, ale to rzeczywiście bardzo dużo zmieniło w moim życiu, w postrzeganiu też mojej osoby na boisku. Może było trochę łatwiej od tego momentu, ale też poza boiskiem, natomiast trudniej na boisku, bo jednak obrońcy już nie lekceważyli Juskowiaka od tego spotkania.
byłem już zawodnikiem, który, aczkolwiek bardzo młodym, ale już ze sporymi osiągnięciami indywidualnymi również i przygotowany do tego, żeby wyjechać i podjąć inne wyzwanie. Na pewno w tym mi też pomógł medal olimpijski i tytuł króla strzelców. Zupełnie z innego pułapu startowałem w Sportingu Lizbona. I ważne jest jednak, jeżeli zawodnik, zwłaszcza młody, wyjeżdża już z jakimiś osiągnięciami i co najważniejsze, regularnie grał, bo to jest kapitał, który można zabrać ze sobą i te doświadczenia będą procentowały. Pamięci Serboby Robson, który był moim trenerem w Sportingu Lizbona i to on tak naprawdę wcześniej już zabiegał o to, żebym znalazł się w Sportingu, bo wcześniej byłem na takich testach tygodniowych w PSV Eindhoven. On był wtedy trenerem, ale już wiedział, że przychodzi do Sportingu Lizbona i wtedy po tych dwóch czy trzech miesiącach nawiązał kontakt i nalegał, żebym do Sportingu przeszedł. Niesamowita postać. Człowiek, który nie musiał krzyczeć, nie musiał wiele mówić, a wszyscy i tak wiedzieli, co mają robić. Justowiak przed szansą, Justowiak się pęści, strzelaj, Justowiak! To wspaniała akcja! Wielka radość, świątynia niespodzianka! Wpisają Justowiaka za jego przytomne zagranie! To, że podpisałem kontrakt przed Igrzyskami Olimpijskimi, dało mi olbrzymi spokój i pewność. Będąc na Igrzyskach, jeżeli strzeliłbym na przykład kilka bramek w grupie i zaczęłyby się różne propozycje, nie wiem, jakbym na to zareagował. Natomiast mając podpisany kontrakt, ja robiłem swoje. Byłem dobrze przygotowany, zresztą jak cała nasza drużyna olimpijska do tego turnieju. Skupiałem się tylko na następnym spotkaniu i miałem spokój, dlatego uważam, że to była dobra decyzja. Podczas igrzysk była jedna czy druga propozycja, taka najbardziej konkretna z Fiorentiny wtedy, ale ja nie miałem w kontrakcie pisanej sumy odstępnego, ani możliwości jej negocjowania i dlatego tylko te rozmowy gdzieś pomiędzy prezydentami obu klubów się zakończyły chyba na takim już wstępnym, na wstępnej fazie negocjacji. Nie chciałem wracać do Polski, bo uważałem, jeżeli gram na dobrym poziomie i sprawia mi to przyjemność, mnie doceniają w kraju, gdzie już tam sporo lat byłem, mam tu na myśli Niemcy. Ta druga Bundesliga była dla mnie ciekawym wyzwaniem, ale też takim rozstaniem się powolnym już z profesjonalną piłką, aczkolwiek na wysokim poziomie. Prawda jest też taka, że jakichś ciekawych propozycji z polskiej ligi nie miałem, również z Lecha, więc dlatego postanowiłem zakończyć grać w piłkę w Niemczech.